uroczystość objawienia pańskiego, święto trzech króli. Tradycja mówi, że przynieśli w darze złoto, kadzidło i mirrę. Dlatego mówimy, że było ich trzech. Dzisiaj ci nasi najmłodsi przynieśli Panu Jezusowi to, co najcenniejsze. Przynieśli swoje serca i swoje talenty. Moi kochani, to jest wasz dar, który przynosicie dzisiaj Panu Jezusowi na to święto objawienia pańskiego. Przychodzicie z kolędą, ale przede wszystkim ze swoimi sercami i talentami. I za to chcę wam bardzo serdecznie podziękować, że w tym miejscu, w Sanktuarium Kalwaryjskim, mogliśmy usłyszeć pracę całoroczną waszą i to, co przygotowaliście dla Pana Jezusa i dla nas. Dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą obecność, za wasze talenty. Dziękuję panu dyrektorowi szkoły, panu Bogusławowi Ciapie. Wszystkiego dobrego życzę na nowy rok, żeby te talenty się rozwijały i żeby nadal chwała Boża też w tym miejscu dzięki wam rosła. Bóg zapłać. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie, powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć, gdzie się. Siostry i bracia, obchodzimy dzisiaj w Kościele uroczystość objawienia pańskiego, jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Tradycja mówi, że do groty, gdzie narodził się Pan Jezus, przybyli mędrcy ze wschodu. Pismo Święte mówi, że złożyli trzy dary, złoto, kadzidło i mirrę. Stąd z tradycji wiemy, że było ich trzech. Ale to, co najważniejsze, przyszli po to, żeby pokłonić się nowonarodzonemu dziecku, Bogu, Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi. I tą pamiątkę dzisiaj w Kościele obchodzimy. Chcemy, tak jak ci mędrcy, pokłonić się Panu Jezusowi, który przychodzi przede wszystkim do nas w Eucharystii. Cieszę się, że ten pokłon, tą cześć Panu Jezusowi oddaje razem z nami dziś ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, którego bardzo serdecznie pragnę przywitać w naszej modlitewnej wspólnocie. Jest taki zwyczaj w naszych bernardyńskich klasztorach, że co roku 6 grudnia przeżywamy kolędę w naszych klasztorach, wizytę duszpasterską. Tym bardziej się cieszę, że ksiądz arcybiskup zechciał tą wizytę duszpasterską, kolędę złożyć dzisiaj w naszej wspólnocie klasztornej. Bóg zapłać, ekscelencjo, witamy cię bardzo serdecznie i prosimy o skierowanie do nas Słowa Bożego i przewodniczenie Eucharystii. Mimo że teraz jest styczeń, a nie grudzień. No właśnie, pomyliłem. Witam też księży, którzy towarzyszą księdzu arcybiskupowi, księdza Rafała, kapelana, i księdza Karola, sekretarza. Moi drodzy, słuszmy na ołtarzu wszystkie intencje, z jakimi przychodzimy na tę Eucharystię. Modlimy się szczególnie o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Kalwaryjskiej i zdrowie dla Dawida w dniu urodzin, a także w intencji brata Dawida z okazji imienin. Módlmy się również dziś szczególnie za nowego biskupa archidiecezji krakowskiej, biskupa pomocniczego, który wczoraj otrzymał święcenia biskupie w katedrze na Wawelu, księdza biskupa Janusza Mastalskiego. Ekscelencjo, prosimy o przewodniczenie Eucharystii. Czytany przed chwilą fragment Ewangelii Mateusza obrósł w wiele wspaniałych, niekiedy wzruszających legend. Te legendy i podania jakby uzupełniają to, czego nie wiemy z opowieści
zawartej w Ewangelii świętego Mateusza. Nie wiemy najpierw dokładnie skąd ci mędrcy przybyli. Święty Mateusz mówi ze wschodu. Nie wiemy dokładnie także, ilu ich było, ale wiemy o trzech skarbach, które złożyli dzieciątku. O złocie, o kadzidle i mirrze. I stąd przekonanie, że było ich trzech. A ponieważ lud izraelski, jak słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie proroka Izajasza, był przekonany, że przyjdą do Jerozolimy ludzie z całego świata, ze wszystkich jego zakątków i stron. Uznano, że trzej mędrcy, zwani niekiedy królami, reprezentują trzy kontynenty: Azję, Europę i Afrykę. I że oni pod wpływem nadzwyczajnego zjawiska, jakie ujrzeli, postanowili szukać pełni prawdy, szukać nowonarodzonego króla, i to króla żydowskiego. I stąd udali się do Jerozolimy, sądząc, że musiał urodzić się w tym królewskim mieście. Te wszystkie niewiadome i piękne legendy, które mówią także o czwartym królu, który na skutek różnych trudności nie zdążył do groty betlejemskiej, ale zdążył na chwilę, kiedy Chrystus niósł swój krzyż na drogę męki. Te wszystkie piękne opowieści wskazują na jedno, najważniejsze. Chrystus objawił się naprawdę całemu światu. To nie tylko była kwestia samego narodu wybranego, który żył od wieków oczekiwaniem na przyjście Mesjasza. To naraz cały świat usłyszał, że jest król, przed którymi padają królowie ziemscy. Padają na twarz, adorują go i składają mu swoje dary. Dar złota najpierw, który właśnie jest wyrazem przekonania, że narodzony Mesjasz jest prawdziwie królem nad wszystkimi władcami tego świata. Ale jednocześnie, że nie jest tylko królem ponad królami, ale tylko królem ziemskim, jest przede wszystkim Bożym Synem, boskim Logosem, który cudownie narodził się jako człowiek z przeczystego łona Najświętszej Dziewicy. I dlatego dar kadzidła, które symbolizuje modlitwy wznoszące się do nieba, ku Najwyższemu, bo tylko Jego, Boga, możemy chwalić naszymi ludzkimi umysłami, sercami, co znajduje wyraz w modlitwach naszych warg. I na koniec dar mirry. Zapowiedź tego, że narodzony Boży Syn będzie cierpiał dla nas i dla naszego zbawienia, umierając na krzyżu, aby dopełnić to wszystko, co zaczęło się w chwili wcielenia, aby został ostatecznie złamany zapis starodawnej winy Adama i wszystkich naszych osobistych grzechów i abyśmy mogli stać się w pełni dziećmi Bożymi. To przesłanie dzisiejszej uroczystości.
jak słyszeliśmy, jedno z pierwszych świąt obchodzonych przez chrześcijaństwo poza Triduum Paschalnym, gdzie chrześcijanie przeżywali mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale nie byłoby tej Paschy, nie byłoby tego zwycięskiego powstania z martwych, gdyby wpierw Chrystus nie zechciał stać się bratem każdej i każdego z nas, rodząc się jako człowiek, podobny do nas wszystkich, we wszystkim, oprócz grzechu. I stąd radość, która ogarnia cały świat chrześcijański, radość, że Bóg jest prawdziwie Emanuelem, Bogiem z nami, bliskim nam, poprzez miłość ofiarną aż do końca. Drodzy siostry i bracia, jest rzeczą znamienną, że jak słyszeliśmy, to gwiazda zaprowadziła mędrców aż do miejsca, w którym przebywali nowonarodzone dzieciątko Jezus, Jego Matka Maria i Święty Józef. Ale kiedy doprowadziła ich na to miejsce, jej blask, blask tej gwiazdy przestał działać. A to dlatego, że oni, mędrcy, padli na twarz przed światłością tego świata. Bo Jezus Chrystus, Boży Syn, jest właśnie światłością, która sprawia, że ludzie przestają być pochłonięci przez ciemności i nie żyją już więcej w krainie mroków. On, światło świata, poprzez całe swoje życie, poprzez swoją Ewangelię, uczy nas najwyższej i ostatecznej prawdy o Bogu, który jest miłością, i o człowieku, który jeśli złączy swój los z losem Jezusa Chrystusa, ma nadzieję dojścia do miejsca, w którym szczęścia nie będzie już żadnego, szczęście nie będzie miało już żadnego kresu. Kiedy pokój Boży dogłębnie rozleje się w sercach zbawionych, a radość będzie udziałem wszystkich. To historia o gwieździe, która straciła swój blask wtedy, kiedy spełniła swoje dzieło, swój cel, doprowadzając mędrców do światłości świata. Drodzy siostry i bracia, przyjmując chrzest, każdy i każda z nas zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Umarliśmy razem z Nim dla grzechu. Powstaliśmy do nowego życia Bożych dzieci. I stąd każda i każdy z nas jest jakby odblaskiem Chrystusa, światłości świata. I ma być takim światełkiem, zwłaszcza dla innych, zwłaszcza teraz, kiedy tak wielu żyje, jakby Pana Boga nie było. Mają swoim dobrym życiem, mamy wszyscy swoim życiem zgodnie z Chrystusową Ewangelią prowadzić ludzi do Chrystusa, światłości świata. Mamy w jakiejś mierze spełniać tę rolę, którą pełnił święty Jan Chrzciciel, o którym Jan Ewangelista pisał w prologu swojej Ewangelii. Nie był on światłością, ale był kimś, kto zaświadczył o światłości. Mówiliśmy, wielu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było. A przez to jakby dobrowolnie wchodzą w
krainę ciemności, jakby za wszelką cenę chcieli istnieć w szarości, pośród której nie ma żadnego światła, szarości życia, gdzie nie ma też jasnych wartości, dla których warto się poświęcić, gdzie nie ma tego, co by ożywiało nasze serca i wskazywało na ostateczny cel, ku któremu zdążamy. Potrzebna nam jest zatem bliskość światłości świata. Potrzebne nam jest przebywanie wokół tego, który rozświetla ciemności także naszego życia, po to, abyśmy, dając się przeniknąć światłości, która bije od Chrystusa, nieśli Jego światło innym. I jeśli o tym mówię, moi drodzy, to nie są to jakieś piękne obrazy czy wzruszające metafory odnoszące się do naszego życia. Jest to wezwanie, abyśmy na wzór owych mędrców ze wschodu zbliżali się do Chrystusa, który jest obecny w Przenajświętszym Sakramencie, który w tabernakulach świątyń katolickich całego świata czeka, abyśmy znaleźli dla Niego czas, abyśmy zechcieli do Niego przyjść, abyśmy na wzór owych mędrców padli na kolana przed Nim i modlili się do Niego i adorowali Go i dziękowali najpierw za to, że jest pośród nas, że wysłuchuje naszych modlitw, że chce nas obdarzyć swoim błogosławieństwem, zwłaszcza w czasach trudnych i momentach niełatwych, jakie także składają się na treść naszej codzienności. Chcemy ofiarować Jemu nasze serca, bijące miłością do Niego, miłością, która jest odpowiedzią na Jego bezgraniczną miłość do nas. Chcemy przedstawiać Mu sprawy nasze, naszych bliskich, całego świata, to wszystko, co nas niepokoi, a niekiedy bardzo boli. Chcemy to wszystko ofiarować Jemu, ciągle powtarzając w myślach te słowa kolędy polskiej, które budzą w nas zawsze poczucie mocy i głębię nadziei. Padając przed Nim na kolana, prosimy: podnieś rękę, Boże Dziecię. Błogosław nam, naszym miastom i wsiom, całej naszej Ojczyźnie. Błogosław na naszą codzienność, na nasze dzisiaj, na nasze jutro i obdarz mocą nadziei, że ostatecznie kiedyś, błogosławiąc nam, otworzysz bramy domu Twego Ojca dla szczęścia, które nie będzie miało już żadnego kresu. Amen. Niech się rodzi moc cudnej, Pan niebios.